Witam Was tutaj, cześć, cześć, Mizonosz i zapraszam Was na coś nowego, czego jeszcze nie było na moim kanale. Jeżeli nas nie zdejmą, to pojawi się za tydzień kolejny odcinek. Odcinki z tej serii będą się pojawiać co mniej więcej tydzień, półtorej, ewentualnie co dwa tygodnie, jeżeli się naprawdę nic nie będzie działo. Ale o czym my tu będziemy mówić? No, już Was oczywiście spieszę z odpowiedzią. Zapraszamy do metra warszawskiego, M2. Drugiej linii, bo aktualnie na razie tym się zajmujemy. Trzecia, jak się pojawi, to powiedzmy, że się pojawi. Dobra, tak czy siak, będziemy mówić o odcinku zachodnim, czyli mówię oczywiście o tej części, powinniście widzieć myszkę, lub na odcinku wschodnio-północnym, czyli tutaj. No właściwie już tylko ten żółty, ponieważ to zostało oddane do użytku. I tak, dziś się zajmiemy tym odcinkiem, tym, który jest już właściwie na etapie końcowym, powiedzmy. W sensie, mamy tutaj trzy odcinki, już bardzo tutaj, tu jest od C0 do C3, od STP do C03, no od C0... C4 do C5 i tu mamy C6 do C8. Więc proszę bardzo, tak to wygląda. Przenosimy się już na mapę i jesteśmy. Gdzie ma się znajdować, bo wszyscy się zastanawiacie, gdzie ma się znajdować właśnie STP i całe C1, czyli stacja Połczyńska. Bo stacja Połczyńska, z tego co rozumiem, to będzie mniej więcej gdzieś w tych rejonach postawiona. O tutaj, naprzeciwko tego Tesco. I tutaj, gdzieś obok właśnie kolonii, tutaj stacji elektrycznej Mory, ma w tym rejonie pojawić się cała stacja techniczna. Tylko tak, z tego co kojarzę, niestety jakieś są problemy techniczne z wykupem ziemi. Nie wiem, nie mówię, że to są oficjalne informacje, to są tylko to, co ja usłyszałem jednym uchem, ale jakie są prawdy, nie bierzcie się oczywiście tego pod uwagę. Więc prawdopodobnie aktualnie została podpisana umowa na budowę właśnie odtąd. Tutaj dalej będzie się ciągnąć, mam nadzieję, że też wizualizacja jakieś mam tutaj postawię. Tutaj przez stację, tutaj jest Szeligowska, nie, to nie miało być Szeligowska, czekajcie, jak to się nazywało? Chrzanów, sorry. Tu jest Chrzanów i później tutaj, tu jest, no tego też nie pamiętam, Lazurowa ją nazwali, ale to pewnie będzie się nazywać osiedle Gudrzewska czy coś w tym stylu. Więc tutaj mamy Lazurową stację i później oczywiście już lecimy tutaj przez kolejne stacje. Tu mam akurowanie wpisane Domowo Ratusz, ale to jest oczywiście Powstańców Śląskich tutaj nazwa. I tak, dotąd, do Lazurowej, ten odcinek jest już podpisany jako umowa projektu i buduj, czy jakoś tak to mniej się nazywa, że wykonawca ma tam chyba około jeszcze roku, albo trochę przesadziłem, no mniej więcej koło roku na wykonanie projektu wszystkich stacji, gdzie i jak będzie ich umiejscowienie, a później ma 3 lata na ich wybudowanie. Z metra wiem, że całe metro, cała druga linia ma być oddana mniej więcej do 2023 roku. W skrócie w 25 już na pewno się nim przejedziemy. This is Houston. Say again, please. Ale nie, koło 23 roku, 22 jakoś tak, mają być już wszystko gotowe, oczywiście jeszcze pozwolenia wszystkie i tak dalej, ale sądzę, że to jest tak. Na razie więcej nie mam informacji, nie mam nic informacji o projektach, ani jak tam idzie u wykonawcy. Wykonawcą jest oczywiście Gulermark, turecka firma, taka ładna, i oni tutaj idą. Jak będzie coś więcej wiedzieć oczywiście o tej części, to będę wam mówić, a na razie to niestety nic więcej na ten temat nie mogę powiedzieć. Dalej, przenosimy się już do miejsca, gdzie mam zdjęcia z placu budowy, no bo tutaj coś się dzieje faktycznie. Sprawdzamy tutaj stację Powstańców Śląskich, C06. Nie, tak, ja coś popsułem. C04. Mamy Powstańców Śląskich, to jest pod ratuszem BMW-ową. Tutaj dosyć ładnie to zwalili całą drogę, jak gdzie sekcję, całą tramwajową też wywalili, bambajową. I postawili tutaj, jest punkt informacji z metra, zapraszam serdecznie, tutaj są czerpie większość moich informacji z tych punktów informacji, ponieważ tam można pogadać i... No akurat nie powiem jak tutaj jest, ale w niektórych punktach informacji można dowiedzieć się wszystkiego. I to mi się bardzo podoba. Natomiast tak, co tutaj wiadomo, no na razie są pierwsze wykopy. Większość sieci komunikacyjnej została już przestawiona, czyli wiecie, jakieś kanalizacje, internety, wasze światłowody orężowe i tak dalej. To już większość została przekładana w różnych innych kierunkach. Co tu jeszcze mam mogę powiedzieć na ten temat? No to tak, to jest przełożone. Ściany szczeleniowe, czyli takie podstawowe odwierty, gdzie później to będą, po prostu żeby się wkopać trochę w ziemię, to one już są tutaj robione. Większość już z tego co kojarzę jest zrobiona. I tutaj ruch BMW, w sensie Powstańców Śląskich i Gudrzewska, w
sensie powstańców śląskich na pewno, musi być cały czas utrzymany. Czyli nie będzie takiego momentu, że wam zamkną drogę. Jest tego przewidziane, że w umowie, że mogą zamknąć na nie dłużej niż 2 dni to skrzyżowanie. I to musi być 2 dni weekendu. Więc spokojnie, tutaj będzie zawsze ruch. Dlatego dobra wiadomość, stacja będzie się tutaj, tu będą tory odstawcze w tym rejonie, a w tym rejonie będzie cała stacja, będą oczywiście też dojść do bambajów, nie wiem jak oni to zrobią z ruchem jeszcze naziemnym, prawdopodobnie będzie ktoś sobie skręcało na pewno, ale tu będzie cała stacja i tu będzie się wszystko odbywało. Jakby ktoś jest ciekawy, tarcza będzie zaczynać kopanie gdzieś mniej więcej tutaj, prawdopodobnie się przekopie pod całym skrzyżowaniem i tu zostanie prawdopodobnie albo wyjęte, albo będzie przewoziona wózkami przez całą stację i będzie kopać dalej do naszej kolejnej stacji C5, która, jak część z was może jeszcze pamięta, to było Wola Park, a teraz się nazywa Ulry Rychów, jakkolwiek to dziwnie nie brzmi, ale to jest jakieś mniej więcej tutaj tego rejonu taka nazwa, więc niech już im będzie. Więc proszę bardzo, tu mamy stację Ulry Rychów. Nie wiem, mam nadzieję, że dobrze powiedziałem. Więc tak wygląda, tutaj będzie ta stacja. Póki co nie ma przewidzianego przejścia podziemnego do Wola Parku. Szkoda. Ale prawdopodobnie po jakimś czasie go wybudują. Będą tutaj przejścia i wejścia różne. Powinienem się poradzić z wizualizacji teraz. Będą różne tutaj wejścia, przejścia na drugie strony. I to jest całkowicie zbudowane też pod jedną z tego części ulicy. I też ma być cały czas utrzymany ruch samochodowy, więc spokojnie tego wam nie odetną. Jedyne co mi się podoba, to jest stacja, do której najmniejszy mam dostęp, jeżeli chodzi o aparat, ponieważ jest to prawie na środku drogi i nie mam jak tam po prostu wejść, a jest to na środku drogi, a z drugiej strony są już domki, budynki. Mało jest taka otwarta, jeżeli chodzi o mnie, ale spokojnie postaram się też jakieś zdjęcia. Powinny wam się teraz wyświetlić jakieś tam oczywiście zdjęcia w tle. No ale przechodzimy się już do stacji Księcia Janusza, która ma zostać oddana... No, w marcu, ale o tym wam powie jeszcze więcej Jakub, z którym się połączymy, bo on jest aktualnie przy stacji Płockiej. Tak, będziemy połączeni na żywo. Więc tak, Księcia Janusza, stacja jest prawie całkowicie już gotowa. Mamy wszystko zrobione na dole. Na górze jest już teraz zrobione asfalt, chodniki tego typu, jakieś trawniki. Większość takich już tylko rzeczy. Stacja na dole jest tylko ostatnie detale właściwie już robione, jeżeli chodzi o to. Więc właściwie no całkiem nieźle to już wygląda. Więc tak wygląda, jeżeli chodzi o Księcia Janusza. Odbywają się już przejazdy techniczne Inspiro. Jeździ sobie, Trzaskowski się już raz przejechał. Nie było mnie tam, bo nie mogłem niestety być, ale następny razem tego już nie przekapię. Ruch na górze aktualnie cały czas jest tylko dla autobusów i mieszkańców, ale niedługo mają zostać otwarte. Jakoś pod koniec października mają już skończyć ulicę, co mają robić i prawdopodobnie wtedy, jakiś tam miesiąc później, czyli pod koniec listopada, będzie można już jeździć samochodami i chodzić piechotą. Co jest bardzo mile widziane, ponieważ tutaj to dosyć ładnie całą Gutczewską wywaliło, że właściwie tej ulicy nie ma już teraz w Warszawie. Daniel, jeszcze tam jeszcze, po prostu odkąd zaczęło się tej metry, to Gutczewska przestała istnieć na mapie Warszawy, bo nikt tam nie jeździ już teraz. No może poza mną nawet widlę, jak robimy zdjęcia. No, przechodzimy dalej do stacji Młynów. Co do tej stacji powiem wam, no tutaj chyba najgorzej to idzie. Na powierzchni nie widać w ogóle jeszcze ulicy, które mają zrekonstruować już wkrótce. Więc no, miejmy nadzieję, że się pojawi niedługo. Ale poza tym, z tego co wiem, na dole już jest prawie całość gotowa, z tego co widziałem z przejazdu właśnie tego technicznego, już pierwszego. Więc C07 powinno niedługo już być gotowe. Tak, na górze, no może pod koniec, może pod początek, jakoś na początek grudnia będziemy mogli się przejechać tutaj już ulicą, jeżeli o to chodzi. Stacja sama z siebie jest prawie całkowicie gotowa, jakieś ostatnie dociągnięcia i oczywiście konfiguracja całego systemu elektronicznego, co wszyscy wiemy ile to trwa długo. I przechodzimy do stacji Płocka. Tutaj mamy naszego konsultanta, który się tam właśnie przejechał specjalnie z kamerą i łączymy się aktualnie właśnie z Jakubem. Oddaję mu teraz głos. Dziękuję, Avizo. Aktualnie znajduję się na stacji Metro Płocka, która ma zostać oddana do użytku przed listopadem 2020 roku. W części podziemnej, która jest już prawie gotowa, trwają ostatnie prace wykończeniowe. Już odbywają się próbne przejazdy techniczne. Teren na powierzchni, czyli drogi, chodniki i pasy zieleni, jest aktualnie w budowie. To wszystko ode mnie. Jak zawsze w sercu wydarzeń, Jakub Sykut.
No i tak jak widzicie, właśnie tutaj Jakub wam powiedział mniej więcej, jak to wygląda na dole. Ja tu tylko dodam jeszcze oczywiście, że to jest wszystko, tak jak powiedział, gotowe już pod ziemią. Na górze to jest ulica prawie całkowicie już zrobiona. No i jak sobie pojedziemy tutaj dalej, bo to jest oczywiście, mamy tutaj stacja płocka, to jest, czekaj. To jest C08 i dojeżdżamy do stacji, tak, tu mamy C9, czyli Ronda Daszyńskiego, czyli coś, co jest otwarte. Jakby ktoś się znał, tak już jest przebicie. Pociągi już normalnie kursują, w teorii. I na Kasprzaka, Kasprzaka też już została naprawiona, jeździ się normalnie prosto. Ruch tramwajowy, jeżeli ktoś jest ciekawy, do Szpitala Wolskiego, kiedy zostanie otwarty, nie wiem niestety tego. Ale z tego, co wiem, prawdopodobnie jakoś na początku, na przełomie listopada, grudnia 2019 roku ma być to już oddane do użytku. Prawdopodobnie tak to jakoś będzie. Może i października, ale wątpię, bo muszą jeszcze oddania wszystkie pozwolenia techniczne. Tutaj będzie gdzieś tutaj, o, tutaj jest gdzieś wywiecznik taki techniczny, a poza nim to właściwie już jest wszystko gotowe, chodniki i asfalty są prawie na ostatnich szlifach. No i dojechaliśmy do naszej stacji i to tyle z dzisiejszego odcinka. Jak widzicie, tak wygląda nasza metro. W budowie jest, a jak jest, to sami widzicie. Jak będą jakieś wejścia techniczne, czy wejścia do zwiedzania, czy cokolwiek, będę was oczywiście o tym informował. Jeśli odcinek wam się taki podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne odcinki właśnie z budowy metra, czy z drugiego odcinka tutaj na Brudnie, to też kliknijcie, subskrybuj ten dziwny dzwonek, aby nie przekapić tego. Oczywiście, żeby nie było. To nie jest tak prosto. Ja tu się z wami żegnam, gadu, ale zapomniałbym o najważniejszym. Na koniec każdego odcinka będzie dla was Jakub mówić specjalne ciekawostki z różnych stacji. Tym razem to jest stacja Płocka i przenosimy się na sam koniec do Jakuba, który wam powie ciekawą taką anegdotkę. Anegdotka jest bardzo zabawna, aczkolwiek prawdziwa. Pewnego razu na stację metra przyszło 3 pracowników i posadzili 3 choinki. Na następny dzień okazało się, że już tych choinek nie ma. Co się stało, odpowiedzcie sobie sami. Do zobaczenia. Taka właśnie bardzo ciekawa i reasumując, do zobaczenia już wkrótce. Cześć!